jesteśmy po pierwszej tercji, podczas której sędziowie nie uznali jednej bramki dla drużyny Krakowi. Udało nam się złapać pana Jacka Chadzińskiego, międzynarodowego sędziego, eksperta hokeja. Panie Jacku, czy mógłby nam pan wytłumaczyć, dlaczego ta bramka nie została uznana? No z tego, co ja tutaj tak widzę z daleka, rzeczywiście był strzał oddany i sędzia wcześniej gwizdnął. Zawodnicy nie słyszeli zapewne i sędzia Pachucki nie uznał tej bramki, gdyż wcześniej był gwizdek. To jest coś normalnego. Jeśli jest wcześniej gwizdek, no niestety nie może być uznany gol. Chociaż był naprawdę bardzo mocny. Właściwie sędziowie mają na to 3 sekundy, ale zdecydowany gwizdek oznaczał koniec przerwanej akcji. Dobrze, dziękujemy bardzo za odpowiedź.